Cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blogtrapped, a to kolejny odcinek z niemożliwych parkurów. Bardzo dawno nie było odcinka z niemożliwych, za co was bardzo przepraszam, ale w końcu się pojawia i dzisiaj w końcu przejdę parkury Unknowna, bo ostatnie odcinki były właśnie z parkurów od was, niemożliwe Mikalo Quick Pro. Jak ktoś jeszcze nie wie, to będzie robić dla mnie niemożliwe parkury, zachęcam, nazywać je Mikalo Quick Pro i możliwe, że w następnym odcinku je przejdę, więc jeżeli chcecie, żeby w następnym odcinku przyszedł wasze niemożliwe parkury, to zostaw tutaj łapkę w górę. Jak będzie 4000 łapek w górę, to następny odcinek z waszych niemożliwych parkurów. A dzisiaj w końcu ogarniemy parkury Unknowna, bo naprawdę przez tak długi okres czasu zrobił naprawdę wiele parkurów i dzisiaj postaram się większość przejść albo zobaczyć. Więc zasubskrybuj ten kanał, jak jeszcze tego nie robisz, musi być czary, subskrybuj, a my tak naprawdę możemy zaczynać. Coś postaram się, żeby ten odcinek był dłuższy niż 10 minut. Okej, i ten parkur podobno jest naprawdę bardzo prosty, ale widzicie, jak jest dziwny, mega dziwny ten parkur. Co? Patrzcie, o co chodzi. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Patrzę, no przecież tu... co? Niestety nie ogarniam. I okej, o kurcze, oj, dobra. Widać, że Unknown powrócił do roli budowania bardzo porąbanych parkurów. Kurczę, dobra, o super, o świetnie. Okej, i tutaj tak naprawdę, ej, to beta, ej, to proste. Takie prościutkie Unknownik robisz. Nie, myślałem, że to będzie bardziej trudniejsze, a to takie średnie. Ale widziałem, że zrobiłeś dla mnie Mikalo Quick Pro, więc postaramy się tam wejść i zobaczyć. Zobaczymy. To też chyba nie jest jakiś mega ciężki parkour, ale jest fajny, taki oryginalny. No, w sensie, no teraz już nie jest taki oryginalny, ale kiedyś był. Bo w sumie no, do końca takim parkurem nie jest, tylko takim po prostu parkurem szybkim, tak zwanym. Tu, siu, o, nie, o kurczę, ej, tam ciężko, ej, patrzcie, tam jest bardzo dużo fioletowej lawy na końcu. To tak, tak trochę ciężko, tak trochę bardzo, nie? Tak troszeczkę nie. Patrzcie, tutaj się idzie i tutaj, ej, do... Tam trochę ciężko i mega ciężko, poczekajcie, spróbuję tam jeszcze raz. No, jest, rekordzik dnia 8 sekund, świetnie, dobra, lecimy z kolejnym parkurkiem. Teraz parkur, tunel światła, chyba podobne jak tamto, ale to jest takie wow! Jakie zakręty, ej, no widzicie to? Jakie zakręty, tu trzeba takie zakręty robić, patrzcie, ale to trzeba tak naprawdę... zakręt! Ej, jak mam to przejść? Ej, trochę ciężkie, szczerze, jak 2 sekundy, patrzcie, no trochę tak... Trochę ciężko, żeby... Ej, no jak 2 sekundy, ej, o co chodzi, bo patrzcie, to ledwo się da zrobić. O, kurczę, no nie wierzę! Idę, nie? Idę. Nie da się tego przejść, przepraszam bardzo. To jest zbyt ciężkie na moje umiejętności. No tutaj też po suficie skakać nie mogę, no bo jest lawa. Mikalo Quick Pro, lecimy z parkurem bardzo trudnym, w końcu coś tutaj trudnego, więc lecimy, zobacz. Kurczę, dobra, już się pięknie zapowiada, że pójdzie mi po prostu koszmarnie. O, tak jak te rzeżaki, dobrze mówią chyba. Superowo, świetnie po prostu, życzą mi jak najgorzej te rzeżaki twoje, Unknown. Co? Ja mam tu się odbić i tam? Ej, co? Ej, to jest za ciężkie, patrzcie, no. Muszę po prostu tutaj i tu, o! Dobra, jest to możliwe, ale naprawdę jest bardzo ciężkie. No co jest, no zahaczyłem na samą metę. Definitywnie za ciężkie. Jest! Ledwo, jak ledwo. Ej, widzicie to ludziska, to było tak blisko. Prawie bym zginął, naprawdę. I no, serio porąbany. O, teraz mam jeszcze gorzej. Jadźcie. To 80, które trzeba tak, wiecie, uważać. Poczekajcie, czy dam radę? Trzeba tak na ukość i nie zmieniać perspektywy. To wtedy się uda, prawda? Prawda, dobra. Mam mały sposób na ten... parkour, dobra, udało się, mamy kryształ. Co? Jak mam to, o co chodzi? Co? Czekaj, nie rozumiem. Aha, chciałam tutaj. Ej, tego się nie da tam przejść. Co? Ej, nie rozumiem. A, patrzcie, że tutaj, wiecie, chodzi o to, że tu jest kryształ i tak trzeba szybko na lawę i następnie tu. Aha, ej, mądre, bystre, dobra. Co? Jakie? No nie, to żart. Kurczę, no, co jest? Zginę... Spokojnie, tu,
Pięknie. I teraz omikuś UW i teraz hops, hops i hops. Udało się, rekordzik dnia. Teraz Mikalo Pyky Pro 2. Boję się tego, bo tamten był naprawdę mega ciężki, a co dopiero ten. Okej, okay. Co? Aha, to jest mega krótkie, ale niby trudne. No zobaczymy, zobaczymy. Tu wystarczy tylko tak wskoczyć. Nie da się. Dla mnie się nie da. Teraz Space Dropper, jakieś dropery się zaczynają, ponieważ umknął od niedawnego czasu, zaczął budować, no poważnie, no zaczął budować droperki po prostu, więc no, więc więcej jest u niego droperów na koncie, no ale to nic nie znaczy, tak czy siak jest to jakiś parkour. O kurcze, o kurcze, o kurcze, co jest, co jest, no, no chyba nie, no sobie żartujesz, Boże święty, jakie to jest porąbany, jakiś kosmiczny po prostu lot. Kosmiczny lot, patrzcie, tu trzeba po prostu, patrzcie, tak dookoła. Sium, 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 sium. To się nie da tego, to się nie da, to jest za ciężkie, to są, nie są moje w ogóle klimaty, to jest, naprawdę jest ciężkie, to jest niemożliwe, no. No, no, o, dało się, dałem radę. Trzeba po prostu tak kierować myszką jak nawalony, po prostu tak równym tempem, że to szoknij. Kurczę, dobra, już mi się to nie podoba, bo patrzę, co to jest. Niby to jest krótki parkour, a naprawdę wygląda po prostu na przerażający. Już naprawdę aż mnie dobrze, jak to widzę. Co jest? Ej, co, to mam tam przeskoczyć, jest sufit, tam jest lawy. Jakim cudem, to jest tak na ledwo, naprawdę, ojojojoj. To jest naprawdę ciężkie. Tutaj co? Mam tak zrobić? O! Byłem blisko, to najważniejsze, że prawie mi się tam udało. Poczekajcie, tak. No ja nie wierzę i naprawdę ja nie mam nerwów już powoli na ten niemożliwy parkour. Naprawdę, dawno ich nie przechodziłem, że ja po prostu tego nie potrafię. No bo tam ten skok to jest jakaś karamba. Popatrzcie po prostu, jak niby mam to zrobić, skoro centralnie jest tu blok. Dobra, cicho. Nie, ja mam, nie, po prostu nie. Chyba kolejny dropper, tak mi się wydaje, bo tak jest po nazwie, ale nie wiem, o co tu chodzi. Okej, co to za dropper, ale dziwny. Jaki, co? Dobra, nie rozumiem, o co w tym chodzi w tym parkurze, bo tu mamy ścianę, taką, tak jakby. A, tutaj mamy środek i tu się spada. Aha, co jest? Ej, co? Co to za dropy? Ej, ten drop jest mega taki dziwny. W ogóle nie rozumiem, czemu te niektórzy mają takie sekundowe czas. Tego naprawdę nigdy nie zrozumiem. Czekajcie, bo tutaj trzeba tak. Następnie trzeba tutaj szybciutko. Tu. I okej. Dałem radę. Dobra, to było takie średnie, ale fajny pomysł. Podoba mi się. 5 poziomów trudności dropperów, na pewno tego nie przejdę, ale postaram się chociaż połowę tego przejść, to będzie naprawdę sukces, bo tutaj umknął robić ciężkie dropperki, chociaż ten jest całkiem łatwy. Dobra, zobaczymy jak tam drugi tak samo, trzeci, o, dobra, też całkiem prosty. Tu mamy kolejny dropperek, też mi wyszedł świetnie i jeszcze jeden, jeszcze jeden. O, blisko byłem, naprawdę blisko. Dropper od tyłu, to jest ciekawe, tutaj ciekawy pomysł, bo tu chyba dropper będzie wyglądał tak, że mamy właśnie grawitację i dropper jest od góry, no ciekawy pomysł, lecimy zobaczyć jak nam się to uda, o kurczę, dobra, ale tak to tak wygląda, no prawie taki od tyłu dropperek, jak teraz zginę, to naprawdę się wkurzę, bo trochę to jest czasochłonne, ten droperek, no nie powiem, że nie, ale pomysł oczywiście jak najbardziej w porządku, no i przeszedłem ten parkour. Maraton schodów, następny parkour. Coś ten robił, umknął, co to ma znaczyć, taki maraton schodów. Ciebie coś łeb tłucze, normalnie tłucze. Ja nie wierzę, coś ty odwalił, no przecież to jest jakaś... Lecimy, dobra, spokojnie, tutaj, dobra, tylko jak się teraz, jak zginę, to naprawdę się wkurzę. Maraton schodu, na szczęście to są chyba tylko jedne schody, więc ten parkour jakiś długi nie jest, no ale jest to dosyć
ciężkie, bo da się wywalić w bardzo łatwy sposób, jakiś głupi błąd zrobić i... No i bambaryło będzie, co nie? Dobra, ha! To jeszcze nie koniec tych schodów, bo po co? Lepiej jeszcze nie... Aha, tam jest meta, dobra. O nie, ja tu się wywalę, jestem po prostu pewny. Okej, okay, jestem blisko, po co mam tam iść? Albo dobra, pójdę, bo kryształ, no to se pójdę, co nie? Dobra, mam kryształ. I teraz do mety, no i gitek, łatwo. Adrenalinę, kolejny parkour. Trochę się już męczę z tym parkourem, nie powiem, że nie. Bo ten moment jest taki głupi, bo tutaj jakoś nie wiadomo, jak to mam ogarnąć. Najlepiej byłoby się jakoś ładnie zahaczyć. Serio, nie mam pojęcia, jak to przejść. To jest po prostu za ciężkie, nie rozumiem. Nie rozumiem kompletnie, jak... Dobra, nic nie mówiłem. Co ja mam tu zrobić? W którą stronę? Tam? Jezu. No, ja ci nie wierzę. Kolejna próba. Tutaj, tutaj, and tutaj, tutaj. Teraz powolutku, pomalutku, pięknie, świetnie, opsa. O, kurczę, powalony parkour. Teraz muszę tutaj i potem tam. Dobra, lecę, rozumiem. Wszystko pod kontrolą. O kurcze pieczone, jest to już coraz cięższe. Oj, bambaryło. Jest, mam kryształ, świetnie. Ja nie wierzę, ale ten parkour jest porąbany. O mój Boże, jak ja tu jeszcze żyję, ja naprawdę nie wiem. Ja nie wiem, jak ja to robię, jak ja tu żyję jeszcze, Boże Święty. Kiedy ten parkour, o, mamy kryształ, świetnie. Co ja zrobiłem teraz? Udało mi się, dobra, jestem po prostu zachwycony, nie wiem, czy mam tu iść, chyba nie, dobra, nieważne. Chyba tutaj i tam mamy metę, jest, udało się, super. Teraz spiralny dropper. Wow, ale fajniutki. Teraz mamy aesthetic dropper i to jest naprawdę ciężkie, bo tutaj to trzeba tak wymierzać. Okej, było blisko, naprawdę było blisko, ale naprawdę to jest po prostu, no, za ciężkie, ledwo możliwe, bym powiedział, naprawdę ciężki dropper. Nie dam rady go przejść, więc tym akcentem zakończymy ten odcinek. Dużo parkour funkcjonalnych zostało prześkniętych, albo chociaż zobaczyłem, więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, łapeczka w górę oraz subskrypcja, no i do kolejnych odcinków i siema!